3 stycznia, Piotr Korczarowski, witam Państwa serdecznie, witam w nowym roku i witam przede wszystkim w komentarzu koniecznym. W tym roku będzie on miał taką formułę, że program nie będzie na żywo, a ja będę w studiu sam, ale to jest rozwiązanie przejściowe i o tym więcej na koniec programu. A teraz to, co przygotowałem dla Państwa na dziś, bowiem miniony rok obfitował we wpadki, afery, różnego rodzaju dramatyczne wydarzenia i Polska pod tym względem nie była na mapie świata żadnym wyjątkiem, no ale nas przede wszystkim interesują sprawy polskie, więc skupmy się na naszym kraju. Proszę Państwa, Józef Goebbels kiedyś twierdził, że masy nie mają pamięci i nie ma takiej niegodziwości, której lud by prędzej czy później władzy nie wybaczył. No ale po to są media, żeby właśnie o tych niegodziwościach przypominać i po to jest emisja, po to oglądacie nasz kanał, aby podejmować świadome wybory polityczne, więc przypomnijmy dzisiaj trochę z tych różnych decyzji Prawa i Sprawiedliwości, które zostały podjęte w minionym roku i do najlepszych, delikatnie mówiąc, nie należały. O tym będzie dzisiaj program. Przede wszystkim, proszę Państwa, absolutnie pierwsze miejsce zdobywa tu Jacek Sasin oraz organizacja wyborów, które kosztowały ponad 70 milionów złotych, choć de facto nigdy się nie odbyły. Wybory miały być 10 maja, to wszyscy Państwo pamiętacie, wtedy zapanowała taka atmosfera, że może jednak ten COVID jest groźny i należy coś z tym zrobić, no a jeśli tak, to jak organizować w tym czasie wybory i wtedy władza stwierdziła, no to rzeczywiście też może być dla nas duży problem, bo sondaże zaczynają powoli spadać, ludzie tracą zaufanie, trzeba jak najszybciej to rozegrać, bo jeszcze stracimy prezydenta. No i cisnęli jak mogli na tego 10 maja, no ale wszelkie wymogi, wymogi sanitarne, wszelkie podyktowane prawem rozwiązania, które jednocześnie władza sama sobie narzucała, zaprzeczały idei tych wyborów. No i Prawo i Sprawiedliwość padło na pomysł, że jak tak, to zorganizują wybory korespondencyjne. Organizatorem wyborów będzie Poczta Polska. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wydrukuje specjalne pakiety wyborcze, one zostaną rozesłane do polskich domów i Polacy w ten sposób wybiorą prezydenta. Na to wszystko Poczta Polska miała wydać 68 milionów 800 tysięcy złotych. Tak oficjalnie wyglądają ostateczne statystyki, które mówią o koszcie przygotowania tych wyborów. Natomiast do tego trzeba jeszcze doliczyć około 4 milionów złotych druku samych tych pakietów wyborczych. No i cóż, proszę Państwa, to były pieniądze utopione w błoto. Za to wszystko odpowiadał Jacek Sasin, któremu powierzono misję zorganizowania tych wyborów. Do dziś de facto nie ma odpowiedzialnych. On za to odpowiadał, ale odpowiedzialności nie poniósł. Więc tak się odpowiada w państwie polskim, czy właśnie ponosi odpowiedzialność. I w ogóle zapamiętajcie to stwierdzenie, bo tym też postaram się zakończyć dzisiejszy program a propos odpowiedzialności w Polsce. No ale wracając jeszcze do tych wyborów, do dziś Poczta Polska nie odzyskała tych pieniędzy. No i można by powiedzieć, że no właśnie, jak Poczta Polska dzisiaj wygląda, skoro może sobie pozwolić na stratę tak gigantycznej sumy pieniędzy, to dlaczego jak się idzie do placówki Poczty Polskiej, no skądinąd jednak dumnego urzędu z długą tradycją, to wszystko to wygląda jak jakiś stragan na odpuście. Nie wiem, czy Państwo ostatnio byliście na poczcie, ale ja dosyć często chodzę i poczta, która jest w Łodzi, która kiedyś była główną pocztą, no dzisiaj w zasadzie wygląda jak naprawdę jakieś targowisko, bo tam jest wszystko. Tam są zabawki dla dzieci, tam są jakieś wyklejanki, tam w zasadzie znajdziecie Państwo każdy towar pierwszej, drugiej, dziesiątej nawet potrzeby, tylko z usług pocztowych wszystko wygląda tak dosyć średnio, dlatego że Poczta Polska na przykład na rynku przesyłek krajowych, moim zdaniem, to jest moja opinia, przegrywa konkurencję z komercyjnymi firmami, które przesyłkę oferują o kilka złotych co najmniej mniej. No to jeśli udajemy się na Pocztę Polską, żeby spełnić patriotyczny obowiązek, żeby nie wspierać żadnych zachodnich korporacji, konsorcjów, tylko uczciwie płacimy w polskiej placówce, żeby wspierać, wiecie, jak to PiS mówi, orła białego, bo to nasze, polskie, bo to poczta, bo to Orlen, bo tam co jeszcze wymyśli, to dlaczego po pierwsze to wszystko tyle kosztuje, dlaczego to jest jeden z najdroższych dostawców na rynku tych usług i dlaczego tak łatwo marnotrawi się
pieniądze Poczty Polskiej. Ja nie wiem, jak to wygląda w strukturach władzy Poczty Polskiej. Podejrzewam, że wszyscy ludzie tam są z nadania pisowskiego, a jak nie, to są z jakiejś Solidarności, która popiera PiS. No i wszystko się rozchodzi po kościach. No ale to jest przykre i tego nie można zapomnieć. Internet zresztą nie zapomina. Do dziś są różne żarciki z Jacka Sasina o tym, jak to właśnie jeden Sasin czy dwa Sasiny zostały utopione i tu w cudzysłowie mówi się właśnie o tych 70 milionach złotych. Więc wybory, jak Państwo dobrze wiecie, odbyły się w końcu 28 czerwca, potem powtórka była 12 lipca. No i władza po tych wyborach, czy przed tymi wyborami, raczej przed tą pierwszą i drugą turą w czerwcu i w lipcu mówiła tak. Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne. Bardzo adekwatne. Nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się, idźmy na wybory. To jest ważne, żeby móc kontynuować tę sprawiedliwą linię rozwoju. Ja byłem w Suszcu przed chwilą, mogę powiedzieć rano, dzisiaj tutaj odtwarzany posterunek policji. My odtwarzamy zwijane wcześniej posterunki policji. Właśnie to jest ta różnica. Czy Polska się zwija? Posterunki policji, których zniknęło 400 w latach naszych poprzedników, czy rozwija. I pan prezydent Andrzej Duda chce, żeby się Polska rozwijała. No i czyż to nie jest piękne? Ten cytat zresztą w tej czy innej formie bardzo często jest przytaczany, bowiem przez cały ubiegły rok władza zachowywała się jak jakiś paranoik, a z drugiej strony też osoba zupełnie niestabilna, skacząca z jednego kwiatka na kwiatek. Przelewająca dosłownie z pustego w próżne, bo nie tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości do końca nie wiedział, jakie decyzje podejmować, zawsze w tych sprawach oglądał się na zagranicę, ale też w zasadzie te decyzje były podejmowane z dnia na dzień i de facto same siebie często wykluczały. No ale o tym za chwilę. Natomiast jak już wspomniałem o COVID-zie, no to druga sprawa z ubiegłego roku, równie ważna, przypomnienia, przytoczenia, tego nie można im zapomnieć. A chodzi tu o słynne respiratory Łukasza Szumowskiego. Proszę Państwa, ponad 100 milionów złotych wydane ze Skarbu Państwa na respiratory kupione u byłego handlarza bronią. Większość z tych urządzeń nigdy w ogóle nie została dostarczona, a te, które zostały dostarczone, zresztą mówiłem o tym tu w programie, nie spełniały norm i to nie jest kwestia tego, ile one potrafiły tlenu wpompować, wypompować, jakieś wyśrubowane przez jakiegoś urzędnika statystyki, tylko nawet tak podstawowych rzeczy nie miały, takich w standardzie polskim, jak chociażby wtyczki. Tego nie można było podłączyć do kontaktu, bo one miały wtyczki, które pasowały do kontaktów z innych krajów. W Polsce tego się po prostu nie dało uruchomić. No i takie właśnie respiratory w liczbie tam zupełnie niewielkiej zostały dostarczone, ale pieniądze w wysokości tych 100 milionów złotych jako pewna przedpłata zostały z góry zapłacone przez państwo polskie i większość tej kwoty po prostu przepadła. No to jest naprawdę piękne. No i można zapytać, gdzie podziały się te pieniądze. No ale tego okazuje się, że nie wie nikt. Nie wie nikt do dzisiaj. No i tu znów właśnie nie ma odpowiedzialnych, ale w transakcję zaangażowana była rodzina ministra Szumowskiego, w tym przede wszystkim brat pana ministra Łukasza Szumowskiego, który pośredniczył w tej transakcji. No i przeglądając internet właśnie na okoliczność opowiedzenia państwu o tym fakcie, spotkałem się z wieloma komentarzami w stylu: wiele rzeczy można zarzucić ministrowi Szumowskiemu, ale na pewno nie to, że on i jego rodzina nie potrafi robić pieniędzy. To jest w ogóle ciekawa historia polityka, który na początku cieszył się ogromnym zaufaniem. Teraz Państwo możecie już tego nie pamiętać, ale sprawdźcie naprawdę nagłówki gazet z lutego, marca, jak pozytywnie Polacy oceniali wówczas ministra Szumowskiego, który mówił: nie ma się czym przejmować, to tak nic strasznego, te maski w sumie nie pomagają, to damy radę. I Polacy go wówczas kochali. I on na tym kredycie zaufania wykorzystał maksymalnie
Moim zdaniem cały naród, dlatego że tych wpadek było oczywiście za jego kadencji więcej, ale najgorsze jest to, że ktoś na tym nieźle zarobił. To jest tak, że za rękę nie złapano. Gdzie są na przykład te pieniądze, u którego człowieka fizycznie na koncie? No ale kilkaset milionów złotych w ogóle poszło z budżetu państwa i zostało wyrzucone. Nie tylko na te respiratory, bo podobnie było też z tymi maseczkami. Jeśli państwo nie pamiętacie, to w podsumowaniu ubiegłego roku na kanale emisji jest taki dosłownie urywek ze zdjęciami słynnego Antonowa, który za krocie, naprawdę za ogromne pieniądze przyleciał do Polski z Chin i przywiózł te maseczki. Miliony wydane na transport, miliony wydane na maseczki i miliony maseczek. Świetnie. Tylko że te maseczki też wówczas nie spełniały żadnych norm sanitarnych. To były zwykłe szmaty, które każdy z nas mógł sobie samemu zrobić i założyć na twarz. No ale rząd stwierdził, że jest potrzeba, więc nieważne jakie, niech będą jakiekolwiek, tak mi się wydaje. Choć później niektórzy politycy mówili, że no może trzeba było się temu przyjrzeć, może trzeba było to sprawdzić, lepiej zweryfikować. No a tu mamy co mamy, były te maseczki, które okazały się bezwartościowe i to wszystko w ramach też takiej akcji PR-owej, to też wielu komentowało, że największy samolot świata wylądował w Warszawie i nas uratował wówczas. I premier, i ministrowie tam witali go na lotnisku, że Antonow przyleciał, ten Mria przywiózł do Polski ratunek, a tymczasem okazuje się, że być może, podejrzewam, biorąc pod uwagę, jakie są koszta obsługi tego samolotu, sam transport mógł być droższy niż towar na jego pokładzie, ale tego w ogóle nie bierzcie państwo pod uwagę jako fakt, dlatego że to jest tylko moje podejrzenie. Natomiast cała sytuacja była obliczona wyłącznie na spektakl czysto PR-owy, żeby Polacy się zachwycili, zatrwożyli nad tym, jak to rząd w trudnych czasach jest w stanie o nasze dobro walczyć. Więc te respiratory, te maseczki, te wszystkie inne potknięcia związane z nieudolnymi zamówieniami, no chociażby właśnie sam fakt, że jakiś były handlarz bronią, no naprawdę. I te maseczki, i tam już nie pamiętam, ale one z jakiegoś trzeciego świata do nas, nie maseczki, przepraszam, respiratory, jechały z jakiegoś Afganistanu, Turkmenistanu, coś takiego. Były sprowadzane przynajmniej tak okrężną drogą, nikt nie wie do końca nawet, kto był producentem tego wszystkiego i nie wiem, czy one się w ogóle przydały. No ale najgorsze jest tu, że znowu lekką ręką wyrzucono dziesiątki milionów złotych i to się będzie tak, proszę państwa, sumować. To skoro już wiemy, że nie było jak się zabezpieczać, skoro rząd popełniał błędy podczas różnego rodzaju organizacji całej służby zdrowia pod kątem tego COVID-u, tu warto w ogóle wspomnieć fakt, że wielu ekspertów podkreśla, iż cała masa zgonów w ubiegłym roku była spowodowana tym, że służba zdrowia została sparaliżowana. Została nakierowana wyłącznie na zarażonych COVID-em, natomiast inne przypadki były traktowane po macoszemu. Ludzie byli odsyłani, jak to się mówi przysłowiowo czy kolokwialnie, od jednego do drugiego, od szpitala do szpitala, przewożeni karetką w to czy inne miejsce. Tam od nasza do Kajfasza, chyba tak to się mówi. No i niestety niektóre z tych przypadków skończyły się śmiercią. Wiele szpitali, które uchodziły za najlepiej wyposażone, z najlepszym personelem, szpitale wojewódzkie, były konwertowane na szpitale covidowe i wówczas świeciły pustkami albo parę osób tam przebywało, a specjalistyczna na przykład onkologia nie działała, ludzie czekali. No i czekając, umierali. Więc to jest kolejna rzecz, która na pewno powinna pójść na konto minusów tego rządu, ale jeszcze jedna rzecz w związku z walką z COVID-em. Otóż samo prawo, które zmieniało się z dnia na dzień, same przepisy prawne, które bardzo często były niezgodne z konstytucją, które same siebie wykluczały jeden po drugim, które były nielogiczne, nieczytelne. I tu na przykład przychodzi mi do głowy samo ogłaszanie lockdownów, które nie dawały żadnych szans przedsiębiorcom, żeby się przygotować po prostu do tego. To nie było tak, że proszę państwa, za miesiąc będzie lockdown, zrobimy sobie narodową kwarantannę przez, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące,
wychodzimy z domów tylko w nagłych przypadkach, tylko wtedy, jeśli ktoś naprawdę musi, ok, ale macie miesiąc, żeby się do tego przygotować. Jeszcze nie jest tak źle, my wcześniej po prostu dmuchając na zimne próbujemy przeciwdziałać, zróbcie sobie zapasy, zróbcie sobie większe zakupy, ale nie na hurra, nie tak jak było, że półki sklepowe świeciły pustkami, bo ludzie się przerazili, dlatego że nie pamiętali w ogóle takich wcześniej wydarzeń i nie wiedzieli, co z tego będzie, co przyniesie przyszłość, dlatego że rząd absolutnie nie uspokajał tej atmosfery. Oczywiście media też to podsycały, że co to będzie. No i widzieliśmy potem te tłumy w sklepach, ale takie absurdalne różne wymysły, jak godziny dla seniorów, które powodowały, że sklepy w danych godzinach świeciły pustkami, a potem wszyscy się nagle rzucali do tych sklepów, no bo te godziny dla seniorów już minęły, no to teraz można robić zakupy i to spowodowało, że jeszcze większe było zagrożenie zarażeniem się, dlatego że przecież jak są tłumy, no to nie sposób zachować tej odległości 2 metrów, o których też rząd mówił, tam było 3 metry, 2,5, 1,5, no jakby to rzeczywiście miało jakieś znaczenie, ale powiedzmy, że miało. No i tutaj wracam do przedsiębiorców. Wspomniałem o lockdownach, więc na przykład w piątek, 23 października, branża gastronomiczna, która normalnie w weekendy notuje zwiększone obroty, ma zamówienia, przygotowuje się do wieczorów w sobotę, w niedzielę, dostała wiadomość, że od następnego dnia, czyli od 24 października, to była sobota, lokale mają być po prostu zamknięte. No i politycy powiedzieli, słuchajcie, my wam nie zabraniamy działać, sobie sprzedawajcie na wynos. Ale jak sprzedać na wynos tyle jedzenia, które było przeznaczone na przykład na jakieś imprezy rodzinne, na spotkania wieczorne, no wtedy dużo tego schodzi. No i okazało się, że większość z tego jedzenia jest po prostu do wyrzucenia, to było nie do przerobienia, nie dało się tego wysyłać tak zdalnie, tym bardziej, że dopiero po jakimś czasie ludzie właśnie zaczęli na to reagować, że no szkoda, żeby nasza ulubiona restauracja padła, to może nie róbmy dzisiaj obiadu w domu, zamówmy coś u nich, żeby pomóc im przetrwać. I to rzeczywiście skutkowało i za to się należy Polakom naprawdę duży szacunek i pochwała, bo w trudnych czasach właśnie okazuje się, na kogo można liczyć, gdzie się ma przyjaciół. I wielu restauratorów wystawiało takie kartki, że dziękujemy naszym klientom, że pozwoliliście nam przetrwać w tym trudnym czasie. No i jakoś to wszystko funkcjonowało, ale jeśli chodzi o rząd, to wprowadzanie tego typu zapisów zdecydowanie na minus. I druga taka sprawa to był 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych, kiedy dzień wcześniej handlarze kwiatami, handlarze zniczami dowiedzieli się, że Wszystkich Świętych to będzie święto, które mamy spędzić w domach, nekropolie będą zamknięte. No i wszystkie ich kwiaty to najlepiej do śmietnika wrzucić. Co prawda jakieś samorządy tam próbowały odkupować te kwiaty, potem chyba agencja zajmująca się rolnictwem zaczęła interwencyjnie wykupować część tych kwiatów, no ale wszystkich się nie dało, wszystkich zniczy się nie dało. Oczywiście po drodze znalazło się też iluś oszustów, którzy próbowali na tym zarobić, dlatego że nie mieli żadnych kwiatów wcześniej, a potem wciskali, że mieli ich tysiące, a po drugiej stronie właśnie byli ludzie, którzy mieli tysiące kwiatów i wszystkie one musiały trafić do kosza i to znów było spowodowane decyzją wprowadzoną de facto z dnia na dzień. Wieczorem 31 października rząd ogłosił, że na drugi dzień będzie już zakaz wstępu na cmentarze, a 1 listopada wszyscy mieli spędzać w domach. No i to był cios dla kolejnej branży. Twój ból jest lepszy niż mój. Co prawda ta sytuacja nie dotyczyła 1 listopada, tylko incydentu, który miał miejsce nieco wcześniej, ale również pokazała doskonale, jaki będzie przyszły stosunek władzy do narodu i niejednokrotnie widzieliśmy polityków, którzy mówili tak, noście maski, po czym sami nie nosili, tak, zostańcie w domach, po czym nie zostawali sami z rodzinami, gdzieś sobie spędzali czas, kiedy wszyscy musieli dosłownie kisić się w mieszkaniach. No i ta hipokryzja trwała i obawiam się, że jeszcze będzie trwać, bowiem nie wszystko jeszcze się skończyło ze starym rokiem. No ale dalej, proszę Państwa, na koniec tego całego cyrku związanego z przepisami, z wprowadzaniem prawa z dnia na dzień, jeszcze rząd chciał,
tego się nie udało wprowadzić, ale chciano wprowadzić ustawę o bezkarności urzędniczej. Czyli aby urzędnicy nie ponosili odpowiedzialności już tak zupełnie w świetle prawa, żeby legalnie mogli decydować o naszym losie, a jak coś się wykolei, jak wszystko stracimy i okaże się, że to było właśnie niezgodne z prawem, z konstytucją, że to było wbrew interesowi państwa polskiego nawet, no to ta ustawa miała chronić urzędników, żeby nie ponosili za to odpowiedzialności, bo wiadomo, że urzędnik to jest nadczłowiek w wielu kwestiach, ale w kwestii pomyłek popełnia jak każdy inny i trzeba zrozumieć i trzeba wybaczać i przede wszystkim nie można za nic karać, więc o tej bezkarności urzędniczej zwalniającej z odpowiedzialności już myślę nie usłyszymy, bo ta ustawa odbiła się szerokim echem w mediach i wywołała spore oburzenie w opinii publicznej. Jeszcze jakby tego było mało, to rząd nie powiedział wprost, że to właśnie tak będzie, tylko to był cały pakiet ustaw, które dotyczyły walki z COVID-em. Więc tutaj będziemy w ten sposób walczyć, tu tak pomagać ludziom, tu jeszcze coś wymyślimy, a w ogóle to tak jeszcze przy okazji kartkę dorzucili z ustawą, że jak ktoś się pomyli, no to trudno. To się nie udało, to nie weszło w życie, ale warto o tym pamiętać, że ten rząd, taki patriotyczny, wspaniały i kochający ludzi, przede wszystkim chciał zadbać o swój interes. No i teraz, proszę Państwa, coś zupełnie z innej beczki, bo to były spektakularne afery, te, o których mówiłem. To rzeczywiście były wydarzenia, o których każdy słyszał, ale były też w tym czasie inne wydarzenia i wpadki o naprawdę nie mniejszym budżecie, o którym my albo nie wiemy, albo nie słyszeliśmy, albo gdzieś to przeszło po prostu kątem, bo na ustach wszystkich były jakieś właśnie zagadnienia dotyczące COVID-u, dlatego że ubiegły rok cały przebiegał w tej atmosferze. No i jeszcze przypomnijmy zatem to, co przy okazji miało miejsce, bo nie tylko tym COVID-em w ubiegłym roku żyliśmy. Więc proszę Państwa, 1,5 miliarda złotych strat miała przynieść chybiona inwestycja w elektrownię w Ostrołęce, gdzie najpierw planowano budowę nowego bloku cieplnego, a później wymyślono rozwiązanie z gazem. Miano wykorzystać po prostu ten surowiec do produkcji prądu, do produkcji ciepła. No, obojętnie, gaz ma być dużo czystszy niż węgiel, tylko pojawił się zasadniczy problem, bo wszyscy liczyli, że tu Unia Europejska to dofinansuje, już wszystko było przygotowane, a Komisja Europejska powiedziała, że nie, absolutnie. Nie będzie dotować nic, co jest związane, czy co jest oparte na paliwach kopalnych. No i okazało się to kompletną klapą, czyli wszystkie dotychczas podjęte inwestycje w związku z tą elektrownią w Ostrołęce, no, szlak trafił, mówiąc tak już kolokwialnie. Oczywiście tam doszło do pewnych przetasowań, ktoś się wycofał ze współpracy, ktoś się podjął, tam Orlen chyba stwierdził, że on będzie w takim razie inwestować, znaczy on jako ta spółka, no ale de facto 1,5 miliarda złotych strat to jest fakt. No i można powiedzieć, że właśnie dziś oprócz tych ambitnych planów to pozostały jedynie straty. 1,5 miliarda złotych. Podobna historia dotyczy też wspomnianego przeze mnie centralnego portu lotniczego w Baranowie między Łodzią a Warszawą. O tej inwestycji słyszeliśmy już od dawna. No i proszę Państwa, tak jak mówiłem kilka programów wstecz, tam jest rzesza pracowników zatrudniona. Jeszcze ani jednej łopaty nie wbito w to pole pod Baranowem, ale już kilkaset osób jest tam zatrudnionych. No i moim zdaniem to jest kolejna wpadka tego rządu, dlatego że koszta tego projektu rosną, zatrudnienie wzrasta, pensje są gigantyczne, a jak powiedziałem, w ziemię nawet jednego szpadla jeszcze nie wbito. No i do 2023 roku rząd planuje wydać na CPK około 13 miliardów złotych. Tylko problem jest innego rodzaju, że ruch lotniczy maleje, sieci lotnicze, firmy lotnicze notują duże straty, likwidują połączenia, a to miał być gigantyczny port na miarę nawet nie Polski, tylko Bóg wie jakiego wielkiego państwa, obsługujący no, dosłownie setki lotów rejsowych, jak nie tysiące, to zależy w jakiej perspektywie czasu.
No i to wszystko jest w ogóle pod znakiem zapytania, czy będzie jeszcze takie zapotrzebowanie w najbliższym przynajmniej czasie. Oczywiście kiedyś może wszystko wrócić do normy, no ale już dzisiaj są projektowane różne inne rozwiązania, na przykład z jakimiś super szybkimi środkami transportu lądowego. To jak zajrzycie Państwo na strony różnych politechnik, to dużo się o tym mówi, że to już jest testowane, jakichś takich super szybkich pociągów, nie tylko magnetycznych, ale poruszających się w tunelach i na zachodzie niektórzy już myślą o zainwestowaniu w to, a my dopiero w 2023 roku mamy powiedzieć, no tak, już decyzja zapadła i tu już łopata została wbita. No ale póki co miliardy złotych rok rocznie są utapiane w tym centralnym porcie komunikacyjnym, centralnym lotnisku w naszym kraju. Nic tam się nie dzieje. Jak powiedziałem, zatrudnienie wzrasta. Można powiedzieć, że w tym projekcie rośnie oprócz trawy na polu pod Baranowem tylko zatrudnienie i pensje pracowników, których już jest kilkuset. I co roku płacimy na to, jak na różnego rodzaju inne przedsięwzięcia w Polsce, jak na przykład jakiś polski program atomowy czy kosmiczny. To są po prostu rozwiązania absurdalne, dlatego że ja to postrzegam może cynicznie, może naprawdę niesprawiedliwie, to możecie Państwo odnotować, ale ja to postrzegam naprawdę jak kolejne miejsca do obsadzenia swoich ludzi. Tu jeszcze nie ma nic, nie wiadomo czy kiedykolwiek powstanie, ale już można mianować prezesa, można zarząd mianować, można jakichś zastępców, specjalistów i tak dalej i niech oni mają chociaż wizytówki, że są tym czy innym, wypłacimy im pensje, a tam pensje, proszę Państwa, średnio media donosiły, że wynoszą kilkanaście tysięcy złotych. Ja rozumiem, że jedni tam zarabiają, nie wiem, 5 czy 6 tysięcy, a inni po kilkadziesiąt tysięcy i to uśredniono. No ale przepraszam, 5-6 tysięcy to też nie jest mała pensja wciąż w Polsce, mimo że pani komisarz Bieńkowska twierdziła, że to chyba tylko głupiec czy złodziej może tyle zarabiać, w sensie, że tak mało. No ale tam te pensje naprawdę są moim zdaniem na bardzo przyzwoitym poziomie, delikatnie mówiąc, a jeszcze nic nie powstało. To też jest dla mnie zrozumiałe, że bardzo często przed jakąś inwestycją trzeba już ludzi obsadzić na stanowiskach, bo ktoś tym wszystkim musi kierować, ale w Polsce nad wyraz dużo jest takich projektów i nic z tego nie wynika. Mieliśmy budować samochody elektryczne, nie wiadomo gdzie są, mieliśmy budować elektrownię atomową, nic w tej sprawie praktycznie nie jest robione. Nawet jest w Polsce agencja kosmiczna, która podobno zajmuje się właśnie udziałem Polski w tej Europejskiej Agencji Kosmicznej. No ale no, co w związku z tym? Co Polska z tego ma? Jakie my mamy chociaż osiągnięcia czy sukcesy na tym koncie? To trudno zweryfikować, ale łatwo sprawdzić, jakie pieniądze się tam przewala i niestety jest tego dużo. No i proszę Państwa, to było kilka takich sztandarowych różnych projektów, o których warto wspomnieć w kontekście ubiegłego roku, a teraz kilka wątków personalnych, bo i to warto przypomnieć. Pamiętacie Państwo z całą pewnością, jak PiS podrzuciło ustawę o przekazaniu Telewizji Polskiej 2000 milionów złotych. Ja nie powiem 2 miliardów, już sobie tak obzdurałem, że będę za każdym razem mówić 2000 milionów, bo moim zdaniem to inaczej zupełnie brzmi w uszach wyborców, w uszach podatników, że nie jakieś tam 2 miliardy. No cóż to są 2 miliardy? To jest kwota, której prawdopodobnie nikt z nas nigdy w życiu nie zobaczy, nawet na cudzym koncie, a co dopiero na własnym. Natomiast 2000 milionów złotych, no ja wszystkim Państwu dobrze życzę i może ktoś z Państwa chociaż tego 1 miliona się dorobi. Więc wyobraźcie sobie teraz ten trud włożony w zarobienie 1 miliona i pomnóżcie to przez 2000 razy, no to taką kwotę rząd z naszych podatków wyrzucił na Telewizję Polską, która dla mnie jest osobiście wyłącznie tubą propagandową. Tam nie pracuje nikt, kto mógłby zakwestionować jakiekolwiek decyzje polityczne Prawa i Sprawiedliwości. Tam wszystko przechodzi przez weryfikację wydawniczą, tak jak za PRL-u przez cenzurę i tam jest utrwalany w zasadzie taki najniższego rodzaju nurt społeczny, który de facto jest treścią dla proletariatu. Nie boję się tego słowa użyć, dlatego że jak widzę Jacka Kurskiego, który opowiada o Sylwestrze Marzeń, tym żenującym spektaklu, który jego zdaniem jest potrzebny ludziom jak gaz, prąd, woda, a nawet powietrze, jego własne słowa, no to ręce opadają. No i było tak, że
ta ustawa trafiła pod głosowanie w Sejmie, żeby przekazać dodatkowo, ponadprogramowo 2000 milionów złotych dla reżimowej telewizji. Oczywiście większość sejmowa zagłosowała za, ale ustawę musiał jeszcze podpisać prezydent. A wtedy trwała kampania wyborcza. No i to nie była najlepsza rekomendacja dla prezydenta, żeby podpisał się pod ustawą de facto w jakiś sposób defraudującą 2000 milionów złotych z budżetu państwa, bo myślę, że większość Polaków obyłaby się bez telewizji polskiej. No, nie mnie to oceniać, natomiast eksperci, którzy zajmowali się jego kampanią, stwierdzili, że to tak być nie może, to trzeba coś wymyślić. I wtedy Andrzej Duda powiedział, że on to podpisze pod warunkiem, że Jacek Kurski, prezes telewizji polskiej, opuści to stanowisko i wtedy te pieniądze mogą zostać przekazane. I tak się, proszę państwa, stało. Jacek Kurski pożegnał się z prezesurą telewizji, Andrzej Duda podpisał tę ustawę, Andrzej Duda wygrał wybory, a Jacek Kurski wrócił na swoje stanowisko, dlatego że to, że on się pożegnał z prezesurą, to nie znaczy, że opuścił telewizję polską. On po prostu przeszedł do zarządu telewizji polskiej i to na bardzo krótko. A jak już wybory były zaklepane i pieniądze przelane, no to taki Jerzy Urban naszych czasów, czyli właśnie Jacek Kurski, który jest tubą propagandową tego rządu, wrócił na swoje miejsce i wszyscy praktycznie wzruszyli ramionami. A no tak, no to było do przewidzenia. Tak, proszę państwa, ja wiem, że to było do przewidzenia, że to była kolejna zagrywka polityczna, ale czy nie czujecie, że rząd traktuje was już tak bardzo jak idiotów, kompletnych idiotów, was, innych wyborców, nawet swoich wyborców? Bo skoro ktoś doszedł do wniosku, że Jacek Kurski nie może być na stanowisku prezesa telewizji polskiej, bo to już będzie przegięcie, że taki prezes, taka propaganda i jeszcze 2000 milionów złotych, to trzeba go na chwilę, jak Macierewicza przed wyborami parlamentarnymi, schować gdzieś do szafy, a potem można wypuścić. No i tak się stało. No to jakie to wystawia świadectwo nie tylko rządowi, ale ludziom, którzy głosują na ten rząd, bo po prostu takie drwiny z wyborców są tam wręcz standardem w mojej ocenie. A jak komuś, proszę państwa, ta rzeczywistość się nie podoba, to jeszcze zostaje poseł Lichocka, która środkowym palcem może doskonale wskazać każdemu miejsce w szeregu. Jak jesteśmy przy sprawach personalnych, to jeszcze parę słów na temat zatrzymań, których było dosyć dużo w ubiegłym roku. Było kilka spektakularnych wręcz zatrzymań prominentnych biznesmenów i znanych polityków, na przykład Roman Giertych zemdlał, ale jak na razie nikomu nic nie udowodniono, nie tylko w sprawie Giertycha, ale w ogóle wśród tych zatrzymanych różnych znanych nazwisk pojawiają się różnego rodzaju zarzuty, ale nikt nie został, jak zwykle to w czasach PiSu, skazany, bo moim zdaniem rządy tej partii charakteryzują się tym, że cały czas ktoś jest naznaczany jako zdrajca, jako malwersant, hochsztapler, jako człowiek czy służb, czy inny napiętnowany i gromy na niego lecą, ale tylko właśnie stóp propagandowych, natomiast konsekwencji z tego nie ma żadnych. Nie ma żadnych sankcji, nie ma zamykania ludzi do więzień. Co prawda z jednej strony może to i dobrze, dlatego że by okazało się, że zaraz wszyscy byśmy tam się dzieli i trzeba byłoby otwierać jakieś obozy koncentracyjne dla wszystkich niepokornych, no ale z drugiej strony to jest kolejny taki element hipokryzji tej władzy, o której warto pamiętać, znaczy o tej hipokryzji, a nie samej władzy, że oni są tu już drugą kadencję. No i tak jak mówiłem też tydzień temu, niektórzy wyborcy mówią za każdym razem, jak ktoś ubiega się o drugą kadencję, czy to na urząd prezydenta, czy powtórne wybranie rządu, że no pierwsza kadencja to była ciężka, bo poprzednicy zostawili straszny rozgardiasz i z tym się trzeba było uporać i było wiele w ogóle przeciwności losu i nieprzychylności i tak dalej, ale w drugiej kadencji to już zrobią porządek. No i co, proszę państwa, nie tylko nie wsadzono nikogo z poprzedniej ekipy, tej Platformy Obywatelskiej, którą tak strasznie odsądzano właśnie od czci i wiary. I zresztą ja nie twierdzę, że bezpodstawnie mówiono o ludziach Platformy, że to są malwersanci, aferzyści, że współpracują ze służbami, że wysługują się Niemcom czy innym siłom w naszym kraju. Natomiast de facto nikt nie został pociągnięty tam do odpowiedzialności. Były jakieś spektakularne afery w stylu Amber Gold, ale tam co prawda wsadzono kogoś, ale to de facto był figurant. Tak samo jak sprawa, którą ja się kiedyś zajmowałem,
dotycząca Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie też miliardy były wręcz defraudowane. Tym się zajmowało CBA. Śledziłem to, aż któregoś dnia przyszedł list z ABW, że mam się stawić tam w Warszawie na Rakowieckiej i opowiedzieć wszystko, co wiem w tej sprawie, bo to jest sprawa wagi państwowej i tu jakiś byle śmieć nie może się tym zajmować. No i co? I w tej aferze wsadzono do aresztu. Nie wiem w ogóle, jak to się skończyło, bo od momentu wizyty w ABW dałem sobie spokój z tym tematem, ale wsadzono jednego człowieka, który był figurantem, który był po prostu postawiony na prominentnym stanowisku, żeby w razie czego, jak coś się sypnie, to było kogo skazać i tak dokładnie było. A ludzie, którzy w tej sprawie naprawdę byli umoczeni, do dziś po prostu cieszą się wolnością, mają to wszystko gdzieś, bo tam ręka rękę myje. Więcej niestety nie mogę państwu powiedzieć, bo zaraz Abwera się znowu zgłosi, a ja już naprawdę nie chcę mieć z nimi przebojów. Niech się wszyscy utopią we własnym sosie. Ja wtedy w ABW powiedziałem, że naprawdę liczyłem, że po prostu jak PiS doszedł do władzy, no to ludzie z Platformy, którzy wtedy jeszcze zasiadali w tym NCBR, nie będą już tak bardzo na świeczniku, a minister na przykład Gowin, który podpisał się pod raportem o wszystkich nieprawidłowościach tamże, no będzie dążył jednak do jakiegoś wyegzekwowania tych wszystkich konsekwencji dla nieprawidłowości. To jest naprawdę piękny język, ale tak tam było zapisane. No i kiedy okazało się, że absolutnie nie, kiedy ja to naocznie, tak dogłębnie zrozumiałem, no to stwierdziłem, że to już nie ma żadnego sensu, że po prostu żyjemy w bandyckim państwie. Zresztą wtedy takie nawet nagranie popełniłem na ten temat. No i mnie już ostatecznie takie klapki z oczu opadły, że nie tylko PiS nikogo nie rozliczy z Platformy, ale też Platforma nie wsadzi nikogo z PiSu, bo to jest takie wzajemne ujadanie pod publikę, to spektakl dla gojów, jak niektórzy mówią, a prawda jest taka, że po prostu oni się dogadali doskonale w tym systemie dwupartyjnym, który mamy mieć rodem z zachodniego świata, że raz my, raz wy, a Polacy z deszczu pod rynnę. No więc także i tutaj, jeśli chodzi o te spektakularne zatrzymania, nawet Sławomir Nowak, który miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą, a przestępstwa, które miał popełniać, miały charakter międzynarodowy i prawdopodobnie tylko to w ogóle zdecydowało o jego zatrzymaniu, nie został jeszcze skazany. Być może po jakimś czasie sprawa zostanie zamieciona pod dywan. Niektórzy twierdzą, że dopiero w tym roku na dobre rozgorzeje sprawa Nowaka, że dopiero teraz się dowiemy, co to tam było. I może rzeczywiście jakiś symboliczny wyrok zapadnie, bo nawet jego koledzy z Platformy już odcinają się od niego, mimo że człowiek był doradcą w sztabie Rafała Trzaskowskiego i tam no, był jednym z prominentnych polityków Platformy. Był wreszcie ministrem państwa polskiego i to kilkukrotnie. No a teraz jakoś chętnych nie ma, żeby go ratować, więc prawdopodobnie sprawa jest naprawdę poważna. No ale ja szczerze wątpię, żeby tam jakoś ktoś drążył ten wątek po nitce do kłębka i być może Nowak prędzej czy później zostanie skazany, tam zapadnie jakiś symboliczny wyrok. Może część z tego odsiedzi, o ile w ogóle to będzie wyrok bezwzględnego więzienia, a nie w zawieszeniu. No ale szczerze mówiąc, na to bym nie liczył. Bo przecież to nie jest ten kaliber, co na przykład uliczny hochsztapler o pseudonimie Margot, którego sprawa, proszę państwa, tygodnie w ubiegłym roku była wałkowana przez media i sprawiła, że ludzie wyszli na ulicę, bo to dopiero było ważne. Co tam jakiś były minister transportu, rozwoju, Bóg wie czego, tam miliardy. Margot, facet albo kobieta, to jest prawdziwy problem. Tak jak to, czy Kaczyński ma kota, czy psa, czy kobietę, czy kochanka, tym Polacy chcą żyć, a nie tam jakimiś poważnymi sprawami, które ich przerastają, więc no to jest dramatyczne, ale właśnie popularność tych tematów w mediach pokazała, że właśnie to jest temat, to jest sensacja i to trzeba drążyć, no ale i sam Margot został koniec końców wypuszczony po tym, jak pół Europy się o niego upomniało, różne helsińskie fundacje praw człowieka i inne różne organizacje, które bronią de facto wszelkiego rodzaju dewiantów, że to tak być nie może, no i PiS się ugiął, bo proszę państwa, w Polsce do więzienia idą w pierwszej kolejności ci, którzy narażą się Żydom, tak jak to było w przypadku Piotra Rybaka, który za spalenie jakiejś tam głupiej kukły po raz pierwszy w życiu zobaczył celę więzienną od środka, no ale kukła przypominała Żyda.
No i tutaj już po prostu żarty się skończyły. Piotr Rybak był osądzony tak, jakby co najmniej był winny czy współwinny Holokaustowi i no, zastosowano na nim taki manewr, który miał innych odstraszyć od podobnych czynów. No, co to dopiero by było, jakby spalił kukłę jakiegoś konkretnego Żyda, który mieszka w Polsce. Kukłę, prawda? Kukłę wypchaną jakąś szmacianą lalę, tam, nie wiem, pakułami czy sianem. No straszne rzeczy się stały, bo Żydzi się poczuli w Polsce tym faktem tak strasznie zagrożeni, że co to tam do ich tradycji wieszania tego i owego, poczytajcie sobie trochę o kulturze żydowskiej, oni do dziś co roku sobie wieszają jakiegoś Persa, który im się tam kiedyś naraził i to jest wszystko okej, ale tu jak Rybak spalił kukłę, z tego co pamiętam, to miała być kukła Sorosza, bo to był wiec antyimigrancki, to taki miał mieć wydźwięk. No to już, o nie, to nie w Polin, proszę Państwa, nie w Polin. Gdybyśmy mieli własną suwerenną ojczyznę, to zapewne po prostu sąd by parsknął śmiechem i powiedział, z czym tu do mnie przychodzicie, naprawdę nie ma w Polsce poważniejszych spraw, tylko o to, że jakiś gościu jakąś kukłę spalił, no i co jeszcze następnego będzie, że karykaturę narysował kogoś i wrzucił do sedesu, czy to zaczyna przypominać właśnie państwo fundamentalne, gdzie zaraz będą ścinać ludziom głowę za wrzucenie Koranu do sedesu, no ale u nas problemem prawdopodobnie nie będzie Koran, tylko co innego, może Tora, może jeszcze coś innego, więc w ten wątek nie brnę dalej. No i na koniec jeszcze jedna wina, za którą bezpośrednią odpowiedzialność ponosi rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest coś, czego autentycznie wielu ludzi im nie zapomni, dlatego że ci ludzie w jakimś stanie wojennym po raz pierwszy w życiu na własnej skórze poznali smak pałki policyjnej, gazu, poznali od środka jakieś wnętrze policyjnej więźniarki, celi policyjnej, takiego aresztu jakiegoś prewencyjnego czy innego rodzaju aresztu wydobywczego, bo wystarczyło, że znaleźli się nie tam, gdzie rząd sobie życzył, bez względu na to, czy świętowali niepodległość w marszu, który został zakazany, czy protestowali przeciwko jakimś ograniczeniom, jakimś obostrzeniom, czy wreszcie tym szczepionkom, a policja była regularnie wysyłana na ludzi. I to w czasach rządów tych, którzy mówili, że absolutnie to za platformy to coś strasznego, jak ta policja tych ludzi, to nie mogli patrzeć, co tam się działo. Sceny, które widzieliśmy w ubiegłym roku, co prawda po raz pierwszy od początku rządów PiS-u, tak brutalnie, ale jednak miało to miejsce i naprawdę to mnie najbardziej utkwiło z obrazków ubiegłego roku, że właśnie po raz pierwszy rząd odważył się, ten rząd, ten, który mieni się patriotycznym, wtłuc ludziom i to zarówno na protestach pokojowych, na protestach mniej pokojowych, protestowali przedsiębiorcy, protestowali rolnicy, ale nawet wtłuc tym, którzy szli w Marszu Niepodległości. Oczywiście, że tam pojawiły się różnego rodzaju prowokacje, oczywiście, że zawsze pojawia się jakiś element wywrotowy i tak dalej, ale przepraszam, od tego jest policja, żeby wszystkich gremialnie, żeby stosować odpowiedzialność zbiorową, żeby jacyś dziennikarze byli pobici, żeby facet, który właśnie przeżył stan wojenny, który był reporterem Solidarności, wrócił do domu z dziurą w twarzy. Ja myślę, że właśnie to zdjęcie to będzie najlepszy symbol ubiegłego roku. Wspomniałem o protestach przeciwko obowiązku szczepień, przeciwko tym szczepionkom, które nie są sprawdzone, a już są wprowadzane. No to na sam koniec jeszcze, jeśli chodzi o omawianie faktów, przejdźmy do bieżących wydarzeń, bowiem i tu naprawdę jest ciekawie, no i absurdy tegoroczne, ledwo co się ten rok zaczął, a już można powiedzieć, nie ustępują absurdom z roku ubiegłego. I tak minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie dla tygodnika Wprost oświadczył, że rząd rozważa ograniczenie dostępu do niektórych usług dla niezaszczepionych. Za przykład podał dostęp do niektórych świadczeń medycznych. No i cóż, proszę Państwa, czy to oznacza, że przeciwnicy niesprawdzonej szczepionki w oczach rządu już są martwi, no bo jak to ma ograniczać ich dostęp do służby zdrowia, no to będzie tak, jak mówiłem o przewożeniu tych ludzi z miejsca na miejsce karetkami od szpitala do szpitala i niech sobie tam umierają. Nie chorują na to, co trzeba, nie chorują tak, jak trzeba, a nie zaszczepili się jeszcze, to już w nawiązaniu do obecnej sytuacji, no to
no co nas to obchodzi? To może ktoś ich przyjmie, a jak nie, to trudno. Oczywiście tego minister nie powiedział, to jest moja już interpretacja, a wręcz może i nadinterpretacja, trochę przekraczająca zwykłą taką rzetelność dziennikarską, ale proszę państwa, no jakie to jest podejście do ludzi, że oni będą decydować, kto ma mieć lepszy czy gorszy dostęp do służby zdrowia, mimo że wszyscy tak samo płacą ten sam podatek właśnie na Narodowy Fundusz Zdrowia. Każdy, kto pracuje i dobrowolnie nie wybierze sobie jakiegoś prywatnego ubezpieczyciela, no to jest ubezpieczony w NFZ-cie. I to za mało, że płaci jeszcze tę składkę zdrowotną? Czy jego pracodawca w sumie za niego płaci? Nie, no to on płaci z pensji, tylko to jest kolejna rzecz, że większość ludzi w ogóle nie ogarnia tego, że jak do ręki nie dostają jakichś pieniędzy, tylko są im od razu zabrane, to nigdy nie były ich. No ale wszyscy płacimy te składki zdrowotne, jeśli pracujemy. No i teraz minister mówi, że trzeba się zastanowić, że rząd rozważa to, czy w tym roku właśnie nie ograniczyć dostępu do służby zdrowia. On tam co prawda mówił o pewnych procedurach, że ci, którzy się zaszczepią, będą mieli łatwiej, szybciej, może bez kolejek, może co. No ale no, to jest naprawdę faszystowska metoda, żeby dzielić ludzi na kategorie, na klasy, bo jak już mówiłem o tych Żydach, to co, to my mamy, to jest od razu zupełnie jak taki właśnie symbol czasu. Żydzi też w hitlerowskich Niemczech byli obywatelami drugiej kategorii i musieli naprawdę się nieźle nachodzić, zanim cokolwiek załatwili. To jeszcze było oczywiście w czasach, zanim zaczęły się pogromy. I teraz co, ci, którzy się nie będą chcieli zaszczepić, to też tak będą traktowani? Może jakieś opaski na ręce? Niezaszczepiony? Nie wiem, foliarz, wariat, cokolwiek? Tak rząd chce to przeprowadzić? Bo ja rozumiem, była mowa o kampanii zachęcającej ludzi, o zaangażowaniu celebrytów do tego, żeby nakłaniali. A tymczasem mamy właśnie standardy czysto zachodnioeuropejskie i tu rząd też potwierdza, bowiem minister powiedział, że Polska obserwuje postępowanie innych krajów w tej sprawie. No a ze świata płyną ciekawe doniesienia. Tydzień temu mówiłem państwu o tym, co się dzieje we Francji, gdzie niezaszczepieni mogą być niewpuszczani do urzędów, mogą być niewpuszczani do środków komunikacji miejskiej. W ten sposób tam rząd chce rozwiązać tę sprawę, a tymczasem w Hiszpanii. Prokuratura w Sewilli chce odbierać rodzinom prawo do opieki nad osobami starszymi, jeśli ich rodziny ich nie zaszczepią. Czyli jeśli macie na przykład, powiedzmy, jesteście mieszkańcami Hiszpanii, macie babcię i twierdzicie, że ta szczepionka jest na tyle niepewna, niesprawdzona, że wolicie nie ryzykować zdrowia babci, nie wierzycie za bardzo, że ten wirus ją zabije i nie chcecie ryzykować, bo babcia nie jest chora. Zresztą, ja już słyszałem o przypadkach, że ktoś się zaszczepił i mimo to przechodzi koronawirus albo zaczął chorować zaraz po szczepionce, bo jednak to nie była aż tak uśpiona forma tego wirusa, no ale to już dywagacje, więc darujmy sobie to. To rząd może pozbawić państwa opieki nad matką albo ojcem. Ja rozumiem, że dzieci to już jest w ogóle naturalna konsekwencja tego stanu rzeczy i że to prędzej czy później przyjdzie do Polski, bo już dziś się mówi o tym, że jak rodzice nie chcą szczepić dzieci, no to może trzeba się zastanowić, czy te dzieci im nie odebrać. No bo to jak to można tak narażać dziecko? Ale co innego, zestaw szczepionek, oczywiście wobec których wielu ma uzasadnione obawy, ale przynajmniej tam wszyscy mają argument, proszę państwa, że te szczepionki się stosuje od lat, że skala tych niepożądanych odczynów poszczepiennych jest niewielka i tak dalej. Więc tam chociaż mają argumenty. A tutaj w przypadku tej szczepionki na COVID parę miesięcy testowania firmy nie chcą ponosić za nią odpowiedzialności. Nie wiedzą, jak się ta szczepionka będzie zachowywała w przypadku właśnie, nie wiem, chociażby ludzi o obniżonej odporności, o kobiet w ciąży i tak dalej. Cała masa jest wyliczonych takich przypadków, że no, na wszelki wypadek lepiej może nie. A tutaj oni mówią, że starsze osoby, które nie będą zaszczepione, to będą odbierane i co? Trafiały pod opiekę państwa? No to państwo to wiadomo już, jak zdecyduje. Ale ja przypominam już jadąc tym przykładem hitlerowskich Niemiec, że na przykład w Niemczech upośledzeni trafiali pod opiekę państwa i tam lekarstwo było dla nich bardzo szybkie, 9 mm prosto w głowę. Czy inna forma, nie wiem, gazowania ludzi. Państwo nie zawsze chce dobrze dla ludzi, nawet dla własnych obywateli. Tak, proszę państwa, Trzecia Rzesza zabijała Niemców też.
Więc ja już wiem, że zapędziłem się z tymi przykładami, ale może czasem trzeba tak obrazowo tłumaczyć niektóre rzeczy, żeby do ludzi dotarło, że nie mogą po prostu dawać się gotować jak żaba w garnku i za każdym razem przytakiwać, co tylko rząd wymyśli, bo rząd to też są ludzie, którzy no, z jednej strony może łatwo podejmują decyzje w sprawie innych, w sprawie obcych, ale w przypadku swojej rodziny to się 5 razy zastanowią. I mamy też takich polityków, którzy mówią tak, tak, ja się zaszczepię, ale nie przed kamerami, nieoficjalnie, albo się szczepią i tam nie wiadomo co w sumie w tej strzykawce jest, bo i takie były już różnego rodzaju fejki i podejrzenia. No i proszę Państwa, w Polsce może jeszcze nie ma tak daleko idącej propagandy i nacisków, ale tutaj na przykład przed szereg wychodzi Ministerstwo Obrony Narodowej, które informuje żołnierzy, że jeśli się nie zaszczepią, mogą zapomnieć o awansie, zapomnieć o szkoleniach, o wyjazdach i generalnie w ogóle rozwoju kariery, jeśli nie zostaną też na przykład wydaleni z wojska, jeśli się nie zaszczepią. No to też już ja dodałem, ale sorry, jeśli MON mówi do żołnierzy, szczepcie się, albo możecie zapomnieć o tym, że kiedykolwiek tu jakąkolwiek karierę zrobicie, że będziecie awansować, że ktokolwiek weźmie was pod uwagę, to równie dobrze od razu mogliby im rozesłać medale czy takie patki do naszycia sobie mięso armatnie. No bo tacy żołnierze, ja rozumiem, że są w ogóle, jak to się po angielsku mówi, był taki film, expendable, w ogóle zbędni do pierwszego rzutu, do wyeliminowania, no to ja naprawdę pozdrawiam tych żołnierzy, gratuluję im życiowego wyboru. I tak trochę mówię tu cynicznie, ale był taki na przykład moment w moim życiu, ja zawsze chciałem być korespondentem wojennym, bardzo, bardzo, bardzo to było moje marzenie, odkąd miałem tam kilkanaście lat, ale w pewnym momencie, jak już sobie zdałem sprawę, że raczej ten zawód jest ograniczany i redakcje rezygnują z wysyłania swoich ludzi gdzieś tam w rejon działań, to myślę sobie, no w sumie to niedaleko jest od wojska, może ja też bym swoich sił w wojsku spróbował, autentycznie kiedyś chciałem, no i cóż. No i bym teraz był właśnie na tej pierwszej linii ognia i musiał się zaszczepić, a tymczasem, cóż, najwyżej będę trendowaty w społeczeństwie. Natomiast do samych szczepień w Polsce okazuje się, że trudno znaleźć chętnych, bo grupą zero miała być w Polsce armia, ale nie armia w formie Wojska Polskiego, tylko armia służby zdrowia, czyli lekarze, medycy, sanitariusze, pielęgniarki. No i tu się okazało, że nie ma aż tylu chętnych. Oczywiście jest jakaś grupa, może nawet niemała, która dobrowolnie się chce zaszczepić, ale ci wszyscy ludzie no, tak powątpiewają trochę w skuteczność tej szczepionki, w sensie w ogóle szczepienia. No i okazuje się, że z tej sytuacji skorzystali ludzie, którzy wcisnęli się dosłownie poza kolejką, co wywołało spory skandal, bo wbili się tam tylko dlatego, że mieli znane nazwiska, na przykład pani Krystyna Janda. Podobno znana i wybitna aktorka. Nie będę rozwijał tego tematu. Ja mam rodziców aktorów, mógłbym dużo na ten temat powiedzieć, no ale niech ona sobie będzie. No i były premier Leszek Miller. On też się zaszczepił i to wywołało naprawdę oburzenie. Media piszą, że jak to tak, poza kolejnością. Więc ja bym akurat tutaj jakiegoś wyjątkowego skandalu nie węszył, bowiem no, jestem przekonany, że żyją ludzie w Polsce, którzy są w tej grupie zero i z chęcią po prostu oddadzą swoje te dawki, czy jak to tam się nazywa, ta porcja tej szczepionki, oddadzą różnym rozgrzanym celebrytom, którzy będą chcieli po prostu się w pierwszej kolejności zaszczepić i to, proszę Państwa, nawet nie za gratyfikację finansową, nie przed kamerami. Oni naprawdę tak bardzo w to wierzą, tak bardzo chcą, no to Boże, no chcącemu nie dzieje się krzywda, podobno. Więc ja nie widzę tutaj naprawdę nic gorszącego. Jak ludzie nie chcą, a oni chcieli, no to proszę bardzo, to niech się szczepią i ja byłbym nawet im wdzięczny. Zresztą, któż by nie odstąpił swojej dawki byłemu premierowi? Ja z przyjemnością, jeśli moje zdanie tu cokolwiek się liczy, to ja jakbym mógł odstąpić swoją partię szczepionki dla Leszka Millera, to z przyjemnością. Panie premierze, proszę brać na moją odpowiedzialność. Ja wiem, że nie jestem w tej grupie zero i tu nie mam nic do gadania, ale gdybym tylko mógł, to jak najbardziej tak. I zobaczymy na przykład za rok, za 2 lata, jak oni się będą czuli. Jak dobrze, to dobrze. To może ja się też kiedyś zaszczepię, ale poczekajmy trochę i po prostu zobaczymy, jaki to przyniosło efekt.
ważne, że są tacy ludzie, którzy chcą i chwała im za to. I bardzo się cieszę, że jest to na przykład pani Krystyna Janda. No i proszę Państwa, tyle, bo powoli czas naszego programu ucieka. No, trochę mi smutno tu bez Kamila samemu, no ale jak Państwo widzicie, godzina minęła. No i treści było sporo, więc tak teraz będzie wyglądał komentarz konieczny, przynajmniej przez najbliższe miesiące, bowiem chciałem się teraz w ogóle zwrócić do tych, którzy są naszymi patronami, tych, którzy są stałymi widzami, tych, którzy się martwili pod koniec roku, kiedy powiedziałem, że to już jest ostatni komentarz konieczny. No i okazuje się, że w tej formie, w której był, czyli na żywo, czyli we dwójkę, czyli z realizatorem, ja w tej chwili jestem tu, proszę Państwa, sam w studiu. Ja sam wziąłem na siebie całą odpowiedzialność za ten program, za jego przygotowanie, wszystkie koszta i tak dalej, bo po pierwsze dostałem bardzo dużo wiadomości, gdzie prosiliście, żeby nie rezygnować z tego, a ja wręcz czułem się odpowiedzialny, że przecież tyle osób wpłacało nam pieniądze i to nieważne, czy duże, czy małe kwoty, ale liczy się właśnie ilość tych ludzi na ten program. I co, i mielibyśmy Państwa teraz zawieść? No więc nie, absolutnie. Ja jestem człowiekiem odpowiedzialnym, jestem człowiekiem honoru. Ten program jak najbardziej będzie miał miejsce, tylko że w tej formie musicie to tymczasowo wybaczyć, to jest tymczasowe rozwiązanie, bo jak głosi słynne powiedzenie, czasem trzeba krok wstecz zrobić, żeby pójść trzy kroki naprzód. I już spieszę z wytłumaczeniem, skąd ta zmiana, bowiem proszę Państwa, musimy w emisji poczynić pewne oszczędności, żeby w przyszłości móc zagwarantować rozwój tej stacji. Dlatego, że na przykład w tym roku zainwestowaliśmy w sprzęt do nadawania z terenu, w który będzie trzeba również zainwestować w abonamenty internetowe, dlatego że on ma polegać na tym, iż kilka kart SIM będzie obsługiwał różnych operatorów. Te abonamenty będzie trzeba co miesiąc płacić. To nie będą małe kwoty, ale chodzi po prostu o to, żebyście Państwo mieli komfort, że nasze transmisje z terenu nie będą zrywane, nie będą w takiej pikselowej, kartoflanej jakości, nie będą miały ograniczenia, nie wiem, półtorej godziny, bo bateria w iPhone'ie siada. To się musi skończyć. Musimy przejść na wyższy poziom, musimy dostarczyć Państwu takiej jakości treści, jaką od nas oczekujecie, zwłaszcza po 10 latach działania tej stacji. No więc, żeby to miało miejsce, no jak wiecie, jak się podpisuje na przykład taki abonament, no to nie można się z niego wycofać po prostu na drugi dzień. A jeszcze samo urządzenie wymaga wykupienia pewnej licencji na nadawanie. To jest dużo różnych takich zagwozdek, których już nie będę tłumaczył, ale możecie mi wierzyć na słowo, że to generuje koszta. Więc postanowiliśmy, że na razie redukujemy koszta, gromadzimy oszczędności na koncie fundacji. Wszelkie wypłaty u nas w emisji będą na razie wstrzymane. Ten program będzie możliwie skromnymi środkami realizowany. Treści samej w sobie może będzie mniej, ale jak wrócimy do działania, to naprawdę wrócimy z kopyta. Natomiast na tę chwilę ja wziąłem na siebie wszelkie koszta, jeśli chodzi o działanie naszej stacji, czyli czynsz, telefony, internet, wyjazdy. Wszystko będę płacić ja. Nie znaczy, że jestem taki bogaty, nie znaczy, że mam sponsora, nie znaczy, że cud się stał i nagle dla mnie się perspektywa jakaś otworzyła. Nie, po prostu ja się czuję najbardziej odpowiedzialny za to dzieło. To jest dzieło mojego życia, to jest chyba najważniejsza rzecz, jaką w życiu kiedykolwiek zrobiłem, czyli zbudowałem te media własnoręcznie, nie mając żadnego wsparcia ze strony ludzi, którzy po prostu mogliby mi wrzucić kilkaset tysięcy złotych, tak jak mieli szczęście koledzy z Warszawy, którzy byli wspierani przez różnego rodzaju redakcje, potem się od nich uniezależnili, inni mieli swoje już stowarzyszenia wcześniej, na których było dużo pieniędzy. Ja musiałem zbudować to wszystko sam, więc teraz i ja podejmuję taką decyzję i proszę Państwa, zasadnicza zmiana. Proszę w takim razie, jeśli lubicie ten program, jeśli Wam zależy na kontynuacji tego programu, jeśli tylko możecie, zmieńcie numer konta do wpłat i teraz zobaczycie numer konta, który jest moim numerem konta i tu proszę teraz wpłacać pieniądze na emisję, dosłownie. Dlatego, że jeśli chodzi o naszą fundację, oczywiście to konto się nie zmieni i ci, którzy mają tam ustawione stałe zlecenie wpłat, przez PayPal, czy z banku, czy przez Patronite, to niech proszę zostawią. Czasem jeszcze dostajemy jakieś przelewy z YouTube, na szczęście, więc
To wszystko będzie się powolutku komasować i gromadzić. Natomiast ci, którzy doraźnie na przykład wpłacają nam jakieś sumy, bo im się odcinek spodobał, bo powiedzieliśmy o czymś, co było dla nich ważne, bo nagłośniliśmy jakąś sprawę, która była istotna, która była przedstawiona w taki sposób, że rzuciliśmy na nią nowe światło, to proszę teraz wpłacajcie na to konto nowe, które podaję. I zobaczymy, jak długo ta sytuacja będzie tak trwała, że będziemy mogli w końcu podjąć decyzję o nie tylko powrocie do tego, co było, ale jak powiedziałem, to jest krok wstecz, żeby pójść 3 kroki naprzód. Powinno to zrobić na was wrażenie, ale bądźcie na razie cierpliwi. Myślę, że z niczym was nie zawiedziemy, że formuła sama stacji się nie zmieni. I że ten program był równie ciekawy, co poprzednie. A Kamila z pewnością jeszcze zobaczycie w programie, dokąd zmierzamy. Pod tym względem niewiele się zmieni, praktycznie nic. Natomiast ten program, który był najbardziej dla nas obciążający, na razie będzie w tej okrojonej formie. Myślę, że mimo wszystko podołam i za to proszę was o wsparcie. Tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia za tydzień.